Cześć! Jak fajnie, że jesteś dzisiaj. Vlogmas dzień 9. Miało to wszystko inaczej wyglądać, więc no nie mam za bardzo co wam nagrać, ponieważ prawdopodobnie grypa tutaj rozkłada Lilę i Misiu też pewnie. Nie wiadomo jeszcze, jak to się z Miją skończy, no i z nami. No ja mam trochę tylko kataru, więc nie jest tak źle. Trochę mi gardło bolało, no ale no mam nadzieję, że nie pójdzie dalej. Więc no nie mam tutaj co wam za bardzo pokazywać, dlatego tak doszłam do wniosku, że wrzucę jakiś filmik, który już wcześniej nagrałam odnośnie leków. Taki trochę na czasie. Jest po prostu strasznie. Ponieważ próbowaliśmy się dostać do lekarza, od 7.30 jest rejestracja, a 8.15 już nie było miejsc, więc zaczęliśmy dzwonić po całym Wrocławiu, żeby dostać się chociażby prywatnie. Wyobraźcie sobie, że nigdzie nie było miejsca. Mąż musiał, dodzwonił się do jednej przychodni, no to właśnie pojechali z Lilą przez cały Wrocław, na drugi koniec Wrocławia, jedno jedyne miejsce. Po prostu dzieje się coś okropnego, także no mam nadzieję, że zaakceptujecie taki odcinek, no i następne będą lepsze, także zapraszam do oglądania. Okej, to zobaczmy, co tam mamy. Tu mamy Plush Junior, jakieś elektrolity. Tutaj znowu mamy Dicoflor, chyba jeden taki z naszych ulubieńszych probiotyków. Ibuprom, to tak jak Ibuprom, APAP, wiadomo, dla nas jakieś takie leki. Tutaj jest Asaris, który jest na astmę i młody właśnie zawsze codziennie zażywa. Jeżeli jest chory, to wówczas musi brać dwa razy. Tutaj probiotyk jakiś dla nas, taki kupowałam w którejś tam aptece, jak robiłam jakieś większe zamówienie. No wiadomo, APAP. Tutaj natomiast Laryng Up, są to tabletki na gardło, o smaku pomarańczowym jak dla mnie są najlepsze. To są na gardło z laktoferyną. Są też miętowe, ale nie wiem, jakoś te pomarańczowe najbardziej mi podchodzą. Tutaj jeszcze jakiś Ibuprom czy Pedicetamol też, Nasivin do nosa i mamy Baby i Kids. W sumie tak chyba najbardziej nam się one sprawdzają, jeśli chodzi o dzieciaki. No i do smarowania oczywiście też Aroma Active, ale też jest taki Acti Aroma. To jest coś podobnego do tego takiego popularnego na do smarowania. No i wiadomo, witamina D zarówno dla nas, jak i dla dzieciaków. No to mąż dzieciaki jeszcze biorą, a ja to zawsze zapominam. No jeszcze jakieś teściki na COVID zostały. Witamina C to Juvit C albo Cebion, bo to są bodajże leki, a nie suplementy. A jeśli chodzi o inhalację, to Ectodose jest rewelacyjnym roztworem do inhalacji, także polecam serdecznie. No i tu mamy grypowite, tudzież teraz to jest Greenovita. I to jest akurat mama, to jest dla mnie. Dzieciaki mają Greenovita Junior, a mąż używa Greenovita albo taką zwykłą, albo Forte, no albo też czasem Imbir. Także jeżeli coś nas zaczyna rozbierać, to od razu saszetka i powiem wam, że u nas to naprawdę bardzo pomaga, bo często dalej nie idzie choróbsko, tylko jednak zatrzymujemy.
a jeśli macie problem z zaparciami, to polecam taki oto czopek. A to witamina C, witamina D, Juvit D Baby dla dzieciaczków. Jak już wspominałam, cebion, witamina C, również lek, a nie suplement. A to izoniazid, który też fajny jest do pukania nosa, ale to nie dajemy do inhalacji. Także izoniazid, właśnie roztwór do płukania, też dobrze pomaga. No i u nas amol musi być oczywiście do inhalacji, wtedy no, dosyć szybko nam to pomaga. A tutaj mam Prenalen na katar, spray do nosa, właśnie dla kobiet w ciąży czy karmiących. Kiedyś to słynęło tylko z syropów, a teraz rozszerzyli swoją gamę. I tutaj mamy Sinupret na zatoki mężowi i synkowi. To pomaga, mi niestety nie. Tutaj widzicie jeszcze Hitaxa, to też dla młodego właśnie na alergię. Mieliśmy Zyrtek, a odkąd przeszliśmy na tą Hitaxę, to bardziej zaczęło nam pomagać. No jak tu widać, jeszcze leży jakaś końska maść. No to najlepsze są z Czech. I tak właśnie wyglądają poukładane leki. Teraz tylko kupiłam inne dwa pudełka i rozłożyłam te leki. Mam osobno na przeziębienie, osobno takie leki, no inne. A to cała siatka, która no jest do wyrzucenia, wiadomo, nie do kosza, tak? Tylko do aptek. Nurodent, bardzo fajny żel na ząbkowanie. No a teraz czas na porządek z różnymi bandażami, gazami i tym podobne. A to są plastroszwy, które potrafią pomóc nam zagoić jakąś ranę, która jest taka głębsza, ale nie trzeba jeszcze szyć ją u lekarza. To są leki, które mamy zawsze pod ręką. Tu jeszcze mamy Pulmicort, który też bardzo często ratuje nam życie, w cudzysłowie, tak? Jeżeli właśnie mamy jakiś kaszel. To są męża takie pod ręką. No i jeszcze jest koszyczek mój, gdzie są moje rzeczy, które mają być pod ręką. No a to są już te dwa pudełka, które kupiłam i tutaj mamy właśnie leki takie różne, też bandaże, a to są typowo takie leki na przeziębienie, ewentualnie właśnie tutaj na alergię, takie, które częściej korzystam. Dziękuję za oglądnięcie tego filmiku, dziękujemy w sumie i tymczasem trzymajcie się cieplutko i widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Pa, pa! Do zaś!